Dzień dobry, witam serdecznie. 17 to jest czas zarezerwowany na część edukacyjną naszej działalności w ramach usługi Forex. Dzisiaj ostatnie spotkanie z serii tych kilku, bodajże to jest szóste, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj przyszła pora na temat klasyki gatunku analizy technicznej, czyli formacje liniowe. Postaram się przybliżyć z grubsza kształty, które ja najczęściej wykorzystuję, ale też i te, które oczywiście są szerzej omawiane w literaturze. Krótka agenda, czyli rodzaje formacji. Postaram się przejść przez większość, nie wszystkie, bo naprawdę jest ich sporo, łącznie z formacją filiżanki z łóżkiem i możemy tutaj multiplikować i wchodzić w takie scenariusze, które dość rzadko się pojawiają. Ale ogólne zagadnienie postaram się rzeczywiście przybliżyć Państwu wszystkie te elementy, na które warto zwrócić uwagę. Analiza techniczna, przypomnę. Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie, czyli zakładamy, że analiza techniczna to jest czyste prawo podaży i popytu. Tutaj nic nie ma takiego, co powinno nas zaskoczyć. Płynność instrumentu to jest ważna cecha, bo oczywiście unikamy instrumentów, albo inaczej. Analiza techniczna nie sprawdzi się tam, gdzie jeden inwestor, czy to swoją wypowiedzią, czy też swoim kapitałem, jest w stanie utworzyć dowolny kształt świecy, tak, czy dowolną formację. To jest oczywiste, że wtedy należałoby zadzwonić do takiego człowieka i zapytać, co planuje zrobić, a nie analizować wykres. Ważna informacja to, że korzystamy z powtarzalności struktur wykresowych. Zresztą cały dzisiejszy temat bazuje na tym, że jest pewien kształt, który ktoś kiedyś zauważył, opisał, znalazł zależności, jednak okazuje się, że te wykresy zaczynają wyglądać podobnie w ramach tych schematów, o których będziemy mówili. Trendy to jest ważny element i ważny aksjomat analizy technicznej. On też pomaga nam w przypadku tego typu sytuacji jak formacje liniowe, bo mamy formację kontynuacji trendu, jak i odwrócenia. Ja bardzo lubię szczególnie te, które odwracają nam ruch cen. Jeżeli chodzi o wskaźniki, tutaj kwestia oczywiście wskaźników czy też oscylatorów, no to warto je popierać różnymi rodzajami innych narzędzi, na przykład formacje liniowe mogą temu służyć, czyli strefa wykupienia, wyprzedania plus na przykład formacja RGR-a czy formacja odwróconego RGR-a, to są tematy, które można byłoby powiązać. My zaczynamy od formacji kontynuacji trendu, czyli krótkiego odpoczynku w ramach już rozwiniętej struktury. Takie klasyczne formacje, które tu trzeba wymienić, to są flagi, chorągiewki, kliny, ale też nie wszystkie, pokażę wyjątek, kwadraty i prostokąty. Czyli obszary konsolidacyjne różnego rodzaju. Zresztą ogólnie formacje kontynuacji trendu to są właśnie takie krótkie odpoczynki. One przybierają różny kształt. Jeżeli uda się taką fazę rynku zamknąć w dwie równoległe linie przeciwstawnie skierowane do dotychczasowego trendu, no to mamy do czynienia z flagą. Ten kształt powinien być tutaj zbieżny z tym, co mamy czasem na budynkach. Zresztą terminologia, którą tu stosujemy, jest bardzo podobna, bo przed powstaniem flagi, czyli ostatni impuls spadkowy, to jest tak zwany maszt. Maszt jest bazą do tego, żeby określić, o ile potencjalnie cena może urosnąć, czy też spaść, bo kierunek tu nie ma znaczenia w przypadku flagi, po wyjściu górą z tej równoległej strefy formacji, czy też układu flagi, czyli w większości formacji klasycznych bazujemy na tym, co się wydarzyło albo wewnątrz danej formacji, albo przed nią i to jest też wyznacznik, który jest bardzo ważną cechą wskazującą nam na zasięgi wynikające z danego ruchu rynkowego. Nie zawsze to jest, nie wszystkie techniki to posiadają, tutaj akurat można to wykorzystać. Ile czasu powinna trwać flaga? Oczywiście im krócej w czasie, tym lepiej, bo im szybciej na parkiet powrócą w tym przypadku byki, tym oczywiście ten ruch wzrostowy, kolejny ruch wzrostowy może być proporcjonalny pod względem gwałtowności do tego pierwszego. Im szybciej cena rośnie, tym te flagi są bardziej uporządkowane i bardziej powtarzalne. Tutaj akurat element z niższego interwału pokazujący to na stosownym przykładzie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie korzystał albo zna teorię fala Liotta, to może się okazać, że na przykład te równoległe kształty, dwie równoległe linie, to są kształty, które uda się gdzieś tam opisać jedną z formacji, jedną z korekt teorii fala Liotta, więc
Proszę się nie zdziwić, że tak naprawdę patrząc na dany fragment wykresu, w tym przypadku ten opisany flagą, możemy tak naprawdę użyć różnych technik do opisania. Ja na przykład tutaj już widzę odwróconego RGR-a na końcu flagi jako takie potwierdzenie niższego rzędu. Klasyczny kształt, taki modelowy, bo tam to był fragment wykresu. W trendzie wzrostowym mamy gwałtowne wzrosty, po których następuje, który będziemy nazywali masztem flagi, po którym następuje ruch konsolidacyjny, który udaje się zamknąć dwoma równoległymi liniami. Kąt nachylenia nie ma tu większego znaczenia. Ważne, żeby to były w miarę możliwości właśnie, żeby to był kanał. Wyjście górą powinno nastąpić i ono powinno być proporcjonalne pod względem wysokości do masztu flagi. Pod względem czasu trwania nie musi to być proporcjonalne, ale pod względem osi pionowej jak najbardziej tak. To się nazywa zasięg po wybiciu, czyli właśnie długość masztu. Wariant spadkowy, dokładnie to samo, tutaj niczym tego nie rozróżniamy. Często się pojawia w przypadku formacji liniowych, że po wyjściu z danej fazy takiego wyczekiwania, czy na przykład tej flagi, następuje ruch powrotny. Czyli tutaj, gdzie notowania, może mi się uda to narysować, bo to będziemy mieli na innych przykładach, tu tego nie ma, czy następuje ruch powrotny i dopiero jest gdzieś ten ruch wynikający z masztu. To jest oczywiście potwierdzenie wyjścia z tego kanału, a tym samym też dodatkowa okazja na to, żeby dołączyć się do tego ruchu rynkowego. Ja już tu usuwam, żeby nam nie przeszkadzało i możemy przejść dalej. Silne impulsy, o tym wspominałem, tak, że jeżeli ten maszt jest w miarę agresywnie skonstruowany, no to rzeczywiście jest bardzo ciekawy aspekt analizy technicznej. Chorągiewka. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy formację trójkąta symetrycznego, bo dość istotne jest, żeby to był trójkąt symetryczny, to chorągiewka właściwie ma te same zasady, ten sam kształt. Jest pewna różnica i wbrew pozorom bardzo subtelna pomiędzy chorągiewką a formacją trójkąta symetrycznego, bo chorągiewka jest krótkim odpoczynkiem w ramach istniejącego trendu i tutaj też wykorzystujemy zjawisko masztu, tak jak w chorągiewce czy we fladze, więc zasięg po wyjściu górą z tego układu oczywiście jest proporcjonalny do wysokości masztu. Wspomniałem o trójkącie i o tej subtelności różnicy. Miałem kiedyś stosowną dysputę z szerokim gronie osób, które znają dość dobrze analizę techniczną i tak naprawdę wyszło nam, że jedyna różnica to jest czas trwania i tutaj też nie padły jakieś konkretne sformułowania, ale myślę, że jeżeli odniesiemy to do samego trendu, to raczej są to okresy liczone w przypadku wykresu dziennego w dniach niż w tygodniach. Trójkąty zasady są bardziej strukturalnie rozbudowane i to widać, że tam są mocne zmagania albo brak decyzyjności. Tutaj w przypadku chorągiewki to tak jak mówię, to jest krótki odpoczynek, po którym notowania wracają dalej do trendu. Czyli jeżeli chorągiewka została otworzona we wzrostach, no to wyjście z chorągiewki powinno być górą. Kierunek, powtórzę, tutaj też nie ma znaczenia. Chorągiewka może być zarówno w trendzie wzrostowym, jak i w trendzie spadkowym. Podobnie jak i w przypadku poprzedniej formacji, może być ruch powrotny po przekroczeniu linii ukośnej tworzącej kształt chorągiewki. Przy czym to będzie oczywiście na niższym interwale najczęściej do obserwacji, niekoniecznie na tym, który jesteśmy w stanie zdiagnozować cały ten układ. Zasięg po wybiciu to długość masztu. Tutaj to się niczym nie różni. To jest ogólnie przyjęta zasada dla formacji, kontynuacji trendu, że z tego typu zabieg się stosuje jako punkt odniesienia. Więc nie tylko mamy miejsce otwarcia transakcji, ale też potencjalnie miejsce, gdzie take profit powinien być ustawiony. Oczywiście jako średnia statystyczna wartość, bo tam cena może dojść i zaraz zawrócić, może minimalnie nie dojść, a może być nawet to dwukrotność czy trzykrotność wysokości masztu, czyli ta wartość statystyczna może być znacznie przekroczona. Także tutaj uczulam, że są to wartości takie powtarzalne, książkowe. Clean. Czym się różni od chorągiewki? Ano clean to jest rodzaj trójkąta, gdzie obie linie skierowane są w tym samym kierunku, czyli obie są albo spadkowe, albo wzrostowe. Więc jest to taki przesunięta chorągiewka w jedną stronę, czy też zawężająca się struktura bardziej w jednym kierunku. I to zawężenie właśnie ma tutaj kluczowe znaczenie, że wyjście
powinno być zgodne z dotychczasowym trendem. Czyli jeżeli cena weszła od dołu i tworzy clean, to wyjście powinno być górą. Jeżeli od góry, to wyjście w dołem. Ta zielona, zielony odcinek to jest właśnie taki ruch powrotny, który może się pojawić w większości formacji i kontynuacji, więc nie należy się tutaj za bardzo dziwić, że zaraz po wybiciu tak naprawdę następuje jakoś tam zawirowanie, czy też brak jakiejś agresywności po stronie czy do byków, czy też niedźwiedzi. Formacje oczywiście powstały na bazie rynków akcyjnych i indeksowych, ale z powodzeniem można je wykorzystywać i na surowcach, i na instrumentach walutowych, ale oczywiście trzeba pamiętać o pewnej charakterystyce tych instrumentów, że one raczej w tych szerokich horyzontach liczonych w dekadach są instrumentami niekoniecznie trendowymi, ale właśnie bardziej takimi oscylacyjnymi. Co zresztą widać na przykład po ostatnich kwotowaniach ropy, tak, gdzie mieliśmy historycznie 150, teraz udało się dojść do 120 i raczej ta ropa stara się nie schodzić poniżej 20 dolarów za baryłkę. I tak mamy od dłuższego okresu czasu. Wspomniałem o klinie, że tutaj może być pewien wyjątek i tutaj znowu odwołam się do bardzo skomplikowanej teorii Fara-Elliotta. Jeżeli trend jest bardzo mocno zamasowany, czyli jest to, nie wiem, załóżmy, mocny trend trwający od 5 czy 6 lat na jakiejś spółce czy na indeksie, no to clean tworzący się w tej ostatniej fazie może być takim układem tworzonym trochę na siłę, w tym przypadku wypychanie czy też tworzenie nowych, niższych dołków właśnie tak trochę na siłę, po czym cena w szybkim tempie próbuje wrócić powyżej tego nowego utworzonego dołka. No i taka struktura może być zapowiedzią zmiany tendencji, czy też to może być formacja odwracająca, ale to jest tylko i wyłącznie przypadek klina w bardzo rozwiniętych, po długotrwałych trendach, a nie w momencie, kiedy on jest gdzieś tam w początkowej czy środkowej fazie swojego tworzenia. Czyli jeżeli ktoś pamięta wykład na temat akumulacji czy dystrybucji, no to w tym konkretnym wykonaniu, gdzie tutaj mamy ten rysunek, no to mówilibyśmy o tym, że ten klin kończący byłby fazą akumulacyjną. Więc to następuje rzeczywiście całkowite przejście ze strony podażowej na popytową. I oczywiście odwracając ten rysunek o 180 stopni, wariant szczytowy też oczywiście tutaj wchodzi w rachubę. To jest też według mnie duże ułatwienie i powtarzalność tych wzorców, jeżeli chodzi o formacje liniowe, dzięki czemu one są tak też popularne, bo dość łatwo się je wykorzystuje, dość łatwo znajduje się na wykresach. Ale zwracam też uwagę, że one wymagają dość dużej cierpliwości, no bo to są kształty najczęściej, które składają się więcej niż z jednego interwału. Ja akurat tutaj pokazuję w większości przypadków to przy użyciu świec czy też barw po to, żeby pokazać te ekstrema cenowe, ale przypomnę, że to są kształty, które pierwotnie były rysowane przy użyciu wykresów, czy też na wykresach liniowych. Więc te punkty odniesienia gdzieś tam są na trochę zawsze innych wartościach. Druga grupa to są formacje odwrócenia trendu. Głowa z ramionami, odwrócony jej wariant, czyli odwrócona głowa z ramionami, podwójny szczyt i podwójny dno. To są te najbardziej powszechne i najczęściej chyba występujące i najbardziej spotykane na wykresach, więc na nich się skupimy. RGR. RGR to jest nic innego jak spowolnienie, mocne spowolnienie dotychczasowego trendu wzrostowego. Z fazy wzrostu w ten ruch zaczyna wchodzić w coś, co ja bym nazwał nawet taką małą konsolidacją czy ruchem bocznym. Ilość elementów, które się gdzieś tutaj muszą pojawić, żeby ten kształt był zbieżny z tym, co widzimy codziennie rano w lustrze, to jest naprawdę bardzo dużo. Na wykresie dziennym może to być miesiąc, dwa, bo nawet i kwartał, zanim ten kształt będzie w pełni widoczny. Dość powtarzalnym wzorcem jest, jeżeli zarówno ramiona są na tym samym poziomie, tworzą jakiś dodatkowy element w postaci oporu, ale też jakieś wsparcie, czy tak zwana linia szyi. Linię szyi zasady rysuje się po dołkach rozdzielających ramiona. Tutaj miejsce oznaczone punktem S to jest właśnie wybicie z tego układu i zakłada się, że dopóki nastąpi wybicie, to mówimy oczywiście w trybie przypuszczającym o formacji głowy z ramionami, bo ona nabiera największego sensu dopiero po przełamaniu tej linii szyi. Czyli tak naprawdę może się okazać, i znam takie przypadki zarówno w opisie analityków, jak i w rzeczywistości, że tutaj może się pojawić coś, co czasem nazywane jest tak zwanym pagonem, czyli jakieś jeszcze jedno podejście, które dopiero gdzieś tam przełamuje tą linię szyi. Przypomnę, w przypadku rysowania to wykorzystujemy dołki,
Jeżeli ktoś potrzebowałby tutaj dodatkowe litery, to ja już je nanoszę. Czasem jest taki kształt bardziej zbliżony do Quasimoto, gdzie to prawe ramię jest albo wyżej, albo ono zaczyna się dużo niżej. Czyli ta korekta to jest jeden z krótszych elementów. No i teraz wchodząc w struktury wykresowe, bo te kształty oczywiście mają swoje uzasadnienie, to nie jest tak, że to jest coś, co narzuca jakąś tam interpretację, tylko stosując terminologię impulsów i korekt, RGR to jest składowa ostatniej korekty w ramach dotychczasowego trendu i pierwszej korekty w ramach nowo rodzącego się trendu. Dlatego też ten element jest o tyle istotny, ten element jest o tyle ciekawy, że jeżeli to jest, mówimy o pierwszych elementach tworzących nową strukturę, to takich elementów potem może być dużo więcej. Więc potencjalne spadki, które się gdzieś tutaj mogą pojawić, mogą mieć dość duże zasięgi. Ale przyjmuje się w teorii, że te wartości to jest wysokość całej formacji, tu jest zaznaczone to czerwonymi strzałkami, czyli bierzemy od najwyższego punktu do linii szyi, odkładamy od miejsca przecięcia, czy też wyjścia dołem, co nazywane czasem triggerem rozpoczynającym ten układ i szacujemy, gdzie jest wartość, prognostyczna wartość jako potencjalny take profit. Przykład z życia, gdzie linia szyi skierowana jest ukośnie do góry, bo tam był wariant taki mocno idealistyczny, gdzie zarówno ramiona, jak i linia szyi była pozioma. Nie, to takie zjawisko będziemy raczej widzieli dość rzadko, co nie znaczy, że nie występuje. Częściej będą to właśnie elementy związane z wykresem RGR, gdzie linia szyi jest ukośna. No i tutaj możemy iść w dwa warianty. Pytanie takie z kategorii typowo transakcyjnych dla inwestorów. Pytanie, który z RGR-ów jest ciekawszy, albo który daje większy potencjał na zrobienie transakcji. Taki, kiedy mamy linię szyi skierowaną do dołu, czy taki, kiedy linia szyi skierowana jest do góry. Już pokazuję. Jaka jest różnica? No różnica jest taka, że w pierwszym wariancie dopiero tutaj dowiadujemy się o tym, że ta energia nabiera jakiegoś namacalnego kształtu w przypadku, kiedy mamy linię skierowaną do góry, dużo wcześniej, tak? Żeby to Państwu porównać, no to byłoby ten RGR, a to tutaj. Więc to jest dodatkowa przestrzeń, dodatkowa nagroda, która może się trafić w przypadku rysowania tego kształtu. Nagroda, oczywiście mówimy o wartościach, czy to liczonych w złotych dolarach, czy też w pipsach, jako wartość dodatkowego zasięgu, który bierzemy pod uwagę. Także każdy z tych kształtów ma swoje jakieś własne indywidualne cechy i można to, powtórzę, rozpisać właśnie w kategoriach impulsów i korekt. I ja bym to tak rozpatrywał, bo kształt sam sobie, powtórzę, nie jest przypadkowy. Dla mnie to jest jeden z ciekawszych układów i bardzo często staram się o nim mówić, jak tylko go widzę, w różnych wariantach, w różnych układach, po to, żeby wskazać jego znaczenie. Zasięgi tutaj są narysowane, to jest ten niebieski obszar, czyli bierzemy wysokość od najwyższego punktu do linii szyi, potem po odłożeniu to jest ten minimalny zasięg, który jest brany pod uwagę. Dobrze, odwrócona formacja głowy z ramionami. Tutaj powinno pójść w miarę sprawnie, bo jeżeli Państwo pobudzicie swoją wyobraźnię pomimo późnej godziny, to należałoby cały ten schemat odwrócić do góry nogami, czy też po prostu 180 stopni. Dotychczasowy trend musi być spadkowy, mamy jego wyhamowanie, po czym następują trzy kolejne szczyty, które są mniej więcej na tej samej wartości, z czego ten ostatni oczywiście nie może tworzyć nam nowego dołka. To jest układ, który będziemy nazywali odwróconą formacją głowy z ramionami. Tutaj też linia szyi może być pozioma, skierowana do góry, do dołu. Ramiona mogą być na różnych poziomach. Nas interesuje dopiero moment, kiedy cena pokonuje linię szyi, bo to jest moment uwalniający tę formację, czy też wskazujący, że ona nabiera znaczenia transakcyjnego. Potencjalne zasięgi to jest dokładnie ta sama zasada co w poprzednim przypadku, czyli bierzemy wysokość formacji od najwyższego punktu do linii szyi, odkładamy od miejsca wybicia. Czasem zdarza się taka sytuacja, jaka jest tutaj, bez względu na to, czy linia szyi jest ukośna, czy też skierowana, pozioma, czy też jest ukośna, że następuje ruch powrotny. W ramach akumulacji dystrybucji, my o tym żeśmy sobie mówili, że właśnie takie ruchy powrotne tam się wtedy dość często pojawiają. Zresztą ten układ RGR-a udaje, czy odwróconego RGR-a udaje się wpisać w tym przypadku oczywiście w fazę akumulacyjną, więc stosując różną terminologię, ja dość często się odnoszę właśnie do powtarzalności tego kształtu, który gdzieś tam możemy wykorzystać. Tutaj jest odwrócony RGR,
na instrumencie walutowym, linia szyi skierowana do dołu, pomarańczowe obszary to jest wysokość układu, potem jest to zdublowane do góry od momentu przełamania, co wskazuje, że w okolicach 1,30, 1,20 był teoretyczny minimalny zasięg. Kto wytrzymał z tą pozycją do tego czasu, to mógł zrealizować take profit, a kto wytrzymał dłużej, no to oczywiście łapał się na całą strukturę, czy też większą część struktury nowego trendu. Przypomnę, RGR-y kończą nam elementy spadkowe, rozpoczynają wzrostowe. Potem możemy posiłkować się albo średnimi kroczącymi, albo wyższe szczyty, wyższe dołki. To są te elementy, które można wykorzystać do prowadzenia pozycji. Oczywiście w przypadku RGR-ów ja tego tutaj nie zrobiłem. Jeżeli ktoś będzie się zajmował rynkiem akcyjnym, no to trzeba pamiętać, że w literaturze bardzo często RGR-a popiera się wolumenem, ponieważ to szkolenie skierowane jest do osób, głównie do osób, które zajmują się rynkami forexowymi. Tam informacja o wolumenie praktycznie nie jest dostępna. Tym samym też tutaj ja ją pomijam, bazujemy tylko i wyłącznie na samym kształcie. Przypomnę, dla tych, którzy z Państwa nie wiedzą, wolumen powinien rosnąć wraz z dominującym trendem, czyli przełamanie linii szyi powinno nam wygenerować słupek większy niż to było dotychczas, czyli ci kupujący powinni rzeczywiście zareagować. Dla Państwa, jeszcze się cofnę, dla Państwa takiej wiedzy bardziej strukturalnej, no to to, co ja czasem przywołuję, to jest agresywność popytu. To widać po wielkości, w tym przypadku białych świetl, które zaczynają być dominujące po danej stronie, te czarne zaczynają być coraz mniejsze i coraz rzadziej je widzimy w przeciwieństwie do tego, co było w momencie tworzenia lewego ramienia. Tak czy tak, cierpliwość tutaj popłaca, czekamy na wybicie z formacji. To jest warunek obligatoryjny. Dopóki to nie nastąpi, używamy trybu przypuszczającego, że to może być formacja RGR. Odwrócnego RGR. Podwójny szczyt. Układ wydaje mi się jeden z prostszych, który możecie Państwo znaleźć na wykresie, co oznacza też tyle, że łatwo jest rozpoznawalny, ale też nie znaczy, że występuje rzadziej czy częściej. Według mnie jego powtarzalność jest na tyle duża, że warto to z niego korzystać. Klasyka gatunku mówi w ten sposób, że drugi szczyt nie powinien być wyżej niż pierwszy. Ja przyznam szczerze, szczególnie na instrumentach walutowych czy surowcowych, dopuszczam taką możliwość pod jednym warunkiem, że cofnięcie następuje w tym samym albo w następnym interwale i ewidentnie widać, że to cofnięcie zostawia nam na przykład na świecach duży górny cień, czyli ta agresywność powrotu jest tutaj dość duża, więc dopuściłbym taki wariant lekkiego naruszenia tego pierwszego, ale klasyka gatunku w literaturze to ten drugi podejście nie powinno nam wyjść wyżej niż to pierwsze, zresztą dlatego też używamy czasem nazwy formacji M. Co jest istotne, formacja nabiera większego znaczenia nie w momencie, kiedy tworzy się drugi szczyt, bo może być tak, że to będzie krótka korekta i za chwilę wszystko pójdzie do góry, tylko w momencie, kiedy notowania schodzą poniżej wsparcia, czy też dołka, który tworzy nam tą literę M, tak? Czyli bierzemy dołek rozdzielający te szczyty i dopiero to jest trigger, który uwalnia tą formację, po której może, ale nie musi być ruch korekcyjny i spoglądamy wtedy na południe. Ogólnie jest to formacja zmieniająca nam strukturę wykresu ze wzrostu na spadki i ona może być na przykład elementem końca impulsu rozpoczęcia korekty, ale równie dobrze to może być na końcu całego trendu i rozpocząć nam nową strukturę niższych szczytów i niższych dołków, więc oba warianty tutaj śmiało możemy brać pod uwagę. Poniżej schemat wykresowy, jak Państwo widzą, zdarzają się takie przypadki, że po przełamaniu tej linii poziomej po dołku cena próbuje wrócić na wyższe wartości. Tak? Co istotne, tu zostało to zrobione jedną falą, więc tak czy tak stop lossy, czy też linia obrony naszych pozycji powinna być na wartościach dość odległych. Zasięg. Wysokość formacji odkładamy od miejsca, gdzie następuje wybicie 1 do 1, to jest ta zasada, którą tutaj stosujemy. Oczywiście mówimy o takiej średniej statystycznej albo minimalnym zasięgu, który bierzemy pod uwagę w przypadku korzystania z tego układu. Układ powtarzalny, dość łatwo rozpoznawalny, o czym już wspominałem. Przykład,
Tu z pełną premedytacją ta górna linia jest narysowana lekko ukośnie do dołu, czy jest po prostu poprowadzona po szczytach, po to, żeby pokazać, że punkt 3 jest niżej niż punkt 1. Przypomnę, że w tym układzie przełamanie punktu 2, stosując poziomą linię, to jest miejsce, które bierzemy pod uwagę jako uwolnienie tej formacji. Możemy z niej wtedy czerpać korzyści. Podwójne dno, czyli odwrotność poprzedniego układu, inaczej zwaną formacją W, też w literaturze możecie Państwo spotkać. Zasady są te same, przy czym tutaj mówimy o dołkach. Drugie podejście nie powinno być niżej niż pierwsze. Czekamy na szczyt rozdzielający dołki, zostanie pokonany. Tam może być ruch jeszcze cofający, korekcyjny. Zasada dotycząca wysokości i zasięgów jest dokładnie ta sama, czyli wysokość formacji ulega podwojeniu od momentu przełamania, to znaczy stosujemy taką miarę 1:1. Jeżeli ktoś z Państwa zna ruch mierzony przy użyciu zniesień Fibonacciego, to też jest nawet w klasyce pana Murphy'ego opisane, jako tam poświęcona jest chyba z jedna kartka na ten temat, no to takie zjawisko gdzieś tutaj też można byłoby wykorzystać, że aczkolwiek ruch mierzony w trochę innym kontekście należałoby tutaj opracować. Kto wie, może na kolejnych spotkaniach już pewnie na wiosnę sięgnę po tą technikę, po to, żeby Państwu ją przypomnieć. Formacja kontynuacji odwrócenia trendu. To jest już trzecia grupa, bo mieliśmy formację kontynuacji, mieliśmy formację odwrócenia. No i są takie układy, które statystycznie zarówno klasyfikują ją dany układ jako kontynuacyjny, odwracający, czy też odwracający. Czyli jednym słowem, no nie da się jednoznacznie wskazać, czy siła trendu tutaj wspiera taki układ, czy też nie. Wszystkie trójkąty tak naprawdę są tego typu układami. Diament też do tego układu można by dołożyć. Ja się skupiłem na trójkątach. Trójkątów są zasady trzy rodzaje, czyli trójkąt symetryczny, bardzo podobny do formacji chorągiewki, o tym już wspominałem, przy czym tutaj ta ilość odcinków, czy też czas trwania, bo o tym bym się najbardziej skupił, czas trwania tego układu jest bardzo mocno rozbudowany. Trójkąt zwyżkujący, czyli kiedy jedna z linii jest pozioma, a dołki są na coraz wyższych poziomach, no teoretycznie można byłoby założyć, że skoro podaż systematycznie broni pewnego poziomu, mam tu na myśli oporu 1-2, a kupujący podciągają tę cenę, gdzie te dołki są na coraz wyższych poziomach, to można byłoby założyć, że wyjście powinno być górą. Tak bywa, ale nie zawsze, bo tutaj też możemy zastosować taki układ, o którym już dzisiaj wspomniałem, że 1 i 2 jest układem podwójnego szczytu, czyli mamy formację w formacji. Przypomnę, dla tych z Państwa, którzy mogliby mieć w tej chwili mały dysonans, no dobra, to która to jest w końcu formacja? W przypadku formacji podwójnego szczytu, czyli kiedy bierzemy pod uwagę 1 i 2, to przypomnę, że dopiero ona nabiera sensu wtedy, kiedy cena zejdzie poniżej dołka rozdzielającego. Czyli tak długo, jak ta cena nie dotyka w ogóle tego poziomu, czyli zaczyna być wprowadzona linia wzrostowa w tym obszarze, to w ogóle się nie zajmujemy formacją podwójnego szczytu. Tak? Czyli po to tam został wprowadzony ten element uwolnienia formacji, czy też wskazania, kiedy ona nabiera największej wartości, żeby nie było właśnie takich problemów, że no, pytanie, co to w końcu jest, czy trójkąt, czy też podwójny szczyt, czy też podwójne dno, bo taki wariant już Państwu przybliżam, czyli trójkąt zniżkujący, gdzie to szczyty schodzą coraz na niższe wartości. Po wybiciu z układu, nie zawsze, ale często zdarza się ruch powrotny, czyli ta korekta, która daje nam szansę do dołączenia się do danego ruchu rynkowego, bo przypomnę, że wyjście z formacji trójkąta narzuca kierunek i perspektywę na najbliższe dni, tygodnie, czasem miesiące, no bo to jest okres konsolidacyjny, który może być albo akumulacją, albo dystrybucją. Przykład, mamy silne wzrosty, potem duże tąpnięcie, no i cała sekwencja fal wewnątrz tego obszaru, ja już to narysuję, czyli bierzemy linię poziome od ceny high i ceny low z danego układu i tutaj mamy całą sekwencję różnego rodzaju układów, aż w pewnym momencie następuje wyjście górą, minimalne jakieś ruchy korekcyjne i potem dalej kontynuacja wzrostu. Co bierzemy pod uwagę? Interesuje nas wysokość formacji po odłożeniu od miejsca wyjścia w ceny z formacji, odkładamy tą wielkość, to jest teoretyczny zasięg ruchu rynkowego z formacji trójkąta. To też odróżnia oczywiście ten układ od formacji
chorągiewki, bo przypomnę, że w chorągiewce braliśmy pod uwagę maszt, czyli braliśmy pod uwagę ostatni impuls wzrostowy, czyli stąd byśmy odłożyli impuls, czyli dużo dalej. W przypadku formacji tego typu tak zrobić nie możemy. Bóg, już usunął swoje rysunki, żeby nie przeszły na kolejny slajd. Przepraszam bardzo. Po co w ogóle stosujemy formacje cenowe? To już takie małe podsumowanie, bo temat wydaje mi się dość nietrudny. O tak, chciałem powiedzieć, że łatwy, ale to znaczy nietrudny temat. Tak czy tak, największa praca zawsze po takiego typu spotkaniach jest po Państwa stronie, że musicie tego typu układy znaleźć. To, co ja mogę obiecać, że na najbliższych spotkaniach z bieżącej analizy technicznej, z której powstają też wideo, staram się podkreślać, wyszukiwać te elementy, o których mówimy, po to, żeby ta wiedza gdzieś się utrwaliła zarówno Państwu, jak i też i mi. Po co stosujemy formacje cenowe? Łatwość interpretacji. No wydaje mi się, że mamy jasny kształt, po którym teoretycznie powinna nastąpić określona sekwencja wydarzeń. Powszechność stosowania. Jak Państwo sięgniecie po analizy największych instytucji finansowych, czy też zagranicznych inwestorów, wszyscy będą korzystali w takiej czy innej postaci z formacji liniowych. Powtarzalność poszczególnych formacji. Historia lubi się powtarzać. To jest jeden z aksjomatów analizy technicznej i fundament, który pozwala nam stosować w ogóle tego typu układy w przyszłości. Szybkość analizy. O co chodzi? No chodzi o to, że tak naprawdę czasem wystarczą dwie kreski albo jeden rzut oka i my wiemy mniej więcej, o co chodzi z wykresem, jaki to jest potencjalnie kształt i jakie mogą być z tego konsekwencje. Ja zdaję sobie sprawę, że ci z Państwa, którzy dopiero zaczynają przygodę z analizą techniczną czy też z formacjami cenowymi, to może zająć im trochę więcej czasu, ale jeżeli Państwo znajdziecie takich kształtów 10, 20, czy to RGR-ów, czy flagi, to nagle okazuje się, że ten 21 to właściwie już nie trzeba mierzyć, bo na oko widać, że on się gdzieś tam formuje. Przypomnę, większość z tych kształtów wymaga czasu. Czasu znaczy cierpliwości, to nie są układy, które pojawiają się w obrębie kilku interwałów, najczęściej to jest kilkanaście, co w przypadku wykresu miesięcznego to może trwać na przykład powtórzę kwartał, czy nawet dłużej, zanim pełen kształt się formuje. Jeżeli ktoś nie chce stosować tego typu opracowań do zawierania transakcji, no to identyfikacja trendu, to jak najbardziej tak, to jest też narzędzie pokazujące nam, w którą stronę ja mam patrzeć. Czyli jeżeli pojawia się RGR i zostaje przełamana w linię szyi, to nagle okazuje się, że transakcje wzrostowe mają coraz mniejsze znaczenie, coraz mniejszą wartość, bo dłuższymi falami są te spadkowe, a nie te wzrostowe, więc stosowanie tej wiedzy może być no, na różne sposoby. Więc warto też chociażby z tej perspektywy na to spojrzeć, żeby móc zidentyfikować albo poprzeć swoją analizę trendu, czy też kierunku ruchu ceny, czy też sentymentu właśnie układami związanymi z formacjami liniowymi. Dla Państwa ułatwienia ja zebrałem trzy książki, w których możecie Państwo tą wiedzę znaleźć. Analiza rynków finansowych to jest chyba jedna z najpopularniejszych książek, dość gruba, jeżeli chodzi o pozycję analizy technicznej. Tam jest wszystko, prawie wszystko o analizie technicznej, ale pobieżnie opisane. Jeżeli coś Państwa zainteresuje, to oczywiście trzeba sięgnąć do innych opracowań. Pan Bułkowski, analiza formacji na wykresach giełdowych, to jest temat też wart uwagi. Pan Zenon Komar, to jest pozycja, którą zamiennie bym stosował z panem Murphy. Wiedza zawarta w tych dwóch tomach jest zbieżna z analizą techniczną rynków finansowych. Może trochę bardziej rozbudowana. Zresztą pan Zenon Komar to też jest znana postać z lat 90. jako inwestor, więc z ciekawości warto byłoby tę książkę gdzieś wziąć do ręki. Jeżeli Państwo będziecie mieli taką możliwość w którejś z księgarni ekonomicznych, to proponuję sobie ją przekratkować i stwierdzić, czy warto. Pozycje nie są może najtańsze, ale myślę, że jeżeli ktoś chce się zająć poważnie tematem analizy technicznej, to przynajmniej jedną z nich na swojej półce powinniśmy mieć. Ja na przykład pana Murphy'ego dwa razy przeczytałem, i po to, żeby no, stać się na tyle wprawny w stosowaniu analizy technicznej, aczkolwiek nie powiem, że to w jakiś sposób szczególnie pomoże, bo tak czy tak trzeba wybrać później jedną technikę i stać się w niej ekspertem. To jest fakt, że wiemy dużo na temat analizy technicznej, nie zawsze ułatwia sprawę, bo dany fragment wykresu czasem można sobie wyjaśnić, że będzie jedną techniką, że będzie rósł, a inną techniką, inna technika będzie informowała, że jednak będzie spadał. Więc ta nieprzewidywalność przyszłości jest oczywiście
tutaj zawsze z napi, tego nie unikniemy. My przyciągamy prawdopodobieństwo na swoją stronę i formacje liniowe jak najbardziej temu nam powinny służyć. Na koniec zastrzeżenia prawne do zapoznania się, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, one są dostępne na naszej stronie www. Będą też na, oczywiście na nagraniu, tutaj są stosowne zapisy. A ja serdecznie dziękuję, jeżeli ktoś z Państwa będzie potrzebował jakiegoś dodatkowych informacji, to można śmiało do mnie pisać paweł.śliwa@pmbank.pl. Ja postaram się wskazać, czy to literaturę, czy jakieś odnośniki w internecie, które mogą tutaj służyć jako pewne podpowiedzi. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję i do usłyszenia.